chciałem podgrzać sobie foie gras z letnią truflą. I oto moja mikrofalówka otworzyła się po raz ostatni. I co teraz? No teraz będziemy naprawiać. Z racji tego, że moja mikrofalówka jest w zabudowie, będę musiał zdjąć ten panel. Już chwilę opowiem o tym, co mogło się stać. No więc stać się mogły dwie rzeczy. Albo zepsuł się zawias, albo ten przycisk otwierający. Ja już wiem natomiast, co jest przycisk, bo usterka wydarzyła się wcześniej i czekając na część, próbowałem ją samodzielnie naprawić klejem, ale nie zdało to rezultatu. W przypadku, jak macie zabudowę, tak jak ja, trzeba będzie to jakoś logicznie zdemontować na początku, a potem przejdziemy do naprawy. Teraz muszę odpiąć kabel, który jest z tyłu i zdemontuję mikrofalówkę do końca. Ok, i to jest nasza mikrofalówka i teraz tylko kilka uwag słowem wstępu. Jeżeli macie właśnie mikrofalówkę w zabudowie, uważajcie, te elementy pod spodem są bardzo ostre. Druga rzecz, jeżeli talerz w waszym przypadku został w środku, też miejcie to na uwadze, obracając mikrofalówkę, żeby płyta talerza po prostu nie zbiła jej. No i teraz jak się zabrać do tej naprawy? Ja nie mam płyty talerza w środku, więc pozwolę sobie na taki ruch. Ale też jednocześnie uważam, że kładę to na szybie. Jest banalnie prosta. Potrzebujemy do tego śrubokręta, bądź też wkrętarko wiertarki z końcówką krzyżakową, czy też Philipsa, jak kto woli. I demontujemy obudowę. W moim wypadku cztery śruby, trzy z jedna z boku. Zdejmuję obudowę. I teraz dojdźmy do elementu, który wymaga naprawy. A naprawy wymaga ten oto tutaj fragment. Postaram się go pokazać lepiej na drugiej kamerze. Tak, to jest ta część, ona już sama wypadła. Już pokazuję, co tu się stało. I więc ta oto część, jak tu widać, klejona przeze mnie, ma tendencję do łamania się na jednym zawiasie. Tu w drugiej kamerze. I ten zawias, jego zadanie jest takie, żeby po zainstalowaniu w te otwory techniczne, w momencie kiedy naciskamy, ta dźwignia powinna wypychać ten element do góry, co będzie powodowało otwieranie drzwiczek. No ale z racji tego, że nasz jest uszkodzony, zamówiłem nowy. Cena całe 10 zł, porównajmy, czy w miarę są wymiarowo zgodne. Widzę, że są. Ok, no to zmiana. Więc jak wiemy, pierwotnie przycisk był w tej pozycji i to samo, w ten sam sposób zainstaluję nowy. Są tutaj takie pewne rowki, które wymagają tego ode mnie, żebym podnosił przycisk w momencie wkładania go. Chodzi o ten rowek tutaj, musi trafić w blaszkę, najlepiej w ten sposób. No ale żeby to osiągnąć, wydaje mi się, że wystarczy, że mimo wszystko podniosę go do któregoś momentu. Brakuje mi tam dosłownie kilku milimetrów, żeby to dobrze zainstalować. Ok. I w ten sposób, jak widzicie, przycisk zaczął działać. Możecie też oczywiście mieć problem
że ułamał wam się jeden z tych zawiasów. One też nie są jakoś drogie. I po demontażu śrub tych wewnętrznych jesteście w stanie zmienić się. Jeszcze raz pokaz. Tak działa ten przycisk. A powodem usterki był złamany pin poprzez wyrobienie czy też z wieku. No, a teraz nie pozostaje nam nic innego jak odwrotność procesu, czyli mikrofalówkę złożyć. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Wpadajcie po więcej ciekawych porad kuchennych oraz przepisów na kanał Gotuje Kas. Ok, odpiąłem kabel, więc teraz demontaż. O nie! Kabel się zahaczył.